No tak. Jeśli chcecie zobaczyć progres pakowania, to proszę bardzo. Jest po prostu kosmos jakiś i tragedia. Ja wam mówię tak, tu są kartony, tu są worki, które śmierdzą takim plastikiem, że po prostu głowa mała. I ja je po prostu wszystko. Tam mam pościele, prześcieradła i kapy, takie narzuty na łóżko. Ja to wszystko, jak tylko się przeprowadzimy, ja to wszystko od razu wrzucam do prania. Okna jest, widzicie, otwarte, no bo to naprawdę te wory śmierdzą plastikiem okrutnie. No tu są kartony. To są te przysmaki mojego męża. To są kartony. Tam są kartony. Widzicie zresztą sami. Nie wiem, czy tam jeszcze jest jakieś worki. No i zaraz wam pokażę jeszcze, co się dzieje u chłopaków w ogóle w pokoju. Także tak to wygląda, chłopaków. Nie przestraszcie się. Jest wcześnie rano. Mała marudzi, odkąd oczy otworzyła. Łóżka są jeszcze niepościelone, bo dopiero ogarniam. No spadło, masz. Także u chłopaków to są wory, w których są może tylko i wyłącznie zabawki, bo zobaczcie, ile w ogóle tego jest i ile wyrzuciliśmy w ogóle zabawek. Czy wyrzuciliśmy? Położyliśmy pod śmietnik. No, może ktoś potrzebujący będzie chciał, to sobie weźmie. Trzy takie worki pluszaków, zabawek i auteczek. Dużo też, czwarty worek taki duży wyniosłam tutaj na nasz plac zabaw, bo to były takie zabawki gdzieś tam troszkę ułamane, ale jeszcze mogą się dzieci pobawić właśnie na placu zabaw tutaj. No także tak to wygląda. A zostało nam jeszcze dosłownie ile? Co dzisiaj jest? Wtorek, środa, czwartek, piątek może dostaniemy klucze. A jak nie, to w poniedziałek. No, no nie, parę dni, no, 5-6 dni zostało jeszcze. Gel canım gel. Gel. Kalkamazsın gel. Gel. Kalkamazsın gel. Cześć, witam was serdecznie. Ja taka rozczochrana, witam się z wami. No, z takich nowości to przeprowadzamy się. Znaczy się, dzisiaj jest poniedziałek, w środę dostajemy klucze. Mieliśmy dostać je w poniedziałek, ale nie skończyli jeszcze tam czegoś i dostaniemy je w środę. Właśnie dzwonił do nas pan z Urzędu Miasta, że będą klucze w środę o 8 rano. Tak, więc stołujemy się w McDonaldzie u Chińczyka i u Turczyka w kebabowie, o, tak będzie. A śniadanie będzie takie, zobaczcie, jaki mamy stolik, nie mogę, piknikowy stolik, tam będą tosty, jest sucuk, są bułeczki, także ogólnie to nic nie ma w mieszkaniu, zobaczcie. Kanapy na nowe mieszkanie, no i jedno krzesło zostało. O! Także już robimy dostaw. Później wam pokażę, jak się przeprowadzamy. Tam zrobiłam troszeczkę takich urywek, znaczy się urywek z pakowania i tak dalej. Także dobra, uciekam. Wiecie, że jak jest mało rzeczy w domu i 5 stopni na dworze, to jest tak zimno. A nie chcemy włączać właśnie u nas już grzejników, bo wiecie co? To są elektryczne grzejniki. I one 2 dni im zajmuje to, żeby nazbierać tą energię i dopiero puścić to ciepło. Więc 2 dni, sorry, ale my już w środę dostajemy klucze, więc jutro jeszcze przeczekamy to i grubiej się ubierzemy trochę. No i się przeprowadzamy. Teraz w spartańskich warunkach będziemy robić tosty. Sucuk jest tutaj. Tu jest moja mała Niunia, która wszystko dotyka. No, mała zasnęła. Chłopcy są w szkole. Mój mąż się tłucze. Zaczęliśmy, bo tutaj w Niemczech jest tak, znaczy w kontrakcie mieliśmy tak napisane, nie wiem jak tam w innych, ale jeśli byśmy zdali to mieszkanie do roku czasu, to byśmy nie musieli go malować, ale że mieszkaliśmy tu ponad 2 lata, nie, 2 lata będzie, to musimy je sami odmalować. Także mąż już zaczął od chłopaków w pokoju. Maluje, maluje, maluje. Ja robię jedzenie, ale wam pokażę zaraz, jak ja je robię.
Powiem Wam, że mamy też problem, bo kuchnia miała być 1 października. Okazało się, że ta kobieta tam namieszała i w ogóle jej dopiero będzie 15 października, więc musieliśmy kupić taką elektroniczną, wiecie, kucheneczkę. No. I robię obiad. Zaraz Wam pokażę. To nasza kuchnia. Woda się gotuje. Robię takie kartofle niemieckie, które się tak rzuca na wodę i się gotuje. Do tego mamy jakiś taki gotowy sos, no niezbyt zdrowo, ale naprawdę nie mamy teraz czasu, żeby jechać gdzieś do Chińczyka po jedzenie albo po jakieś kebaby, więc robię to, co mam pod ręką. Mam nadzieję, że wszyscy zjedzą taki obiad. Powiem Wam tak, nie byłoby problemu zjeść u jakiejś ciotki, ale nie ma na to czasu. To po pierwsze, żeby chodzić w gościnę, siadać, jeść i się relaksować. Widzicie te włosy? Tragedia. A po drugie, ta ciotka tu, co mieszka najbliżej nas, też się przeprowadza, więc no, nie będziemy jej wchodzić na głowę. My, pomimo tego, że ma jeszcze swoją kuchnię, naszej już tutaj nie ma, bo Wam nie powiedziałam. Moja babcia przyjechała po te wszystkie moje meble, bo one są nowe. Jedne miały 2 lata, drugie miały 3 lata. Chłopaków łóżka miały rok, więc moja babcia przyjechała, bo nie załatwiliśmy transport i przyjechała, wszystko zabrała, więc dlatego nie mamy teraz mebli. Szkoda mi to było wystawić na wystawkę, bo wiem, że i tak by przyjechali, zabrali, gdzieś to sprzedali, a nie chciałam się bawić w sprzedaż internetową. Nie ma sensu, więc moja babcia przyjechała, wszystko zabrała, a babcia ma trochę starsze meble, więc sobie wymieni wszystko na nowe. Idzie Jasin! Ej! Czemu nie zrobiłeś lekcji? No Joli! He? No super! A ty już ten, tata pokój rozmontował, więc... Chyba na tym stole piknikowym. Nie potrzebujesz pomocy? Dobra, sam zrobisz w domu. Dobra? Bo Sandra u mnie, bo ja jestem sztikut. Dobra. Odwróć się, mama chciała pokazać, jaki ty masz plecak. Wielki i ciężki. A taki mały jestem, nie? Jasin. Ciężki plecak? Nie. Nie? Nie. O, no to dzisiaj może i nie. Chyba wszyscy widzą, jak wygląda. Jasin, jak mama wygląda dzisiaj? Ładnie. Ładnie, o, jakie słodkie dziecko moje. Nie wyglądam jak zombie? Penisa. Idziesz, Panisa? Nie dów w nosie. Mama nie wytnie tego. Także tutaj Haka maluje. Jak widzicie. Tylko, że wiecie co, takie malowanie. No szafy tu stoją, takie trochę poodsuwał. Chodź tu, Niuni. I ten. Ale jest obmalowane już praktycznie. Więc... Jak wywieziemy resztę wszystkich rzeczy na mieszkanie, to będziemy malować dalszą część mieszkania. Czyli będziemy. Haka będzie malować. Także nie wchodź, Niuni! Co ty robisz? No.